2015 roku dochody Grudziądza wyniosły 494 miliony złotych. Z tego dochody bieżące około 424 miliony złotych i majątkowe 70 milionów złotych. Z kolei wydatki to łącznie około 468 milionów złotych. Z tego wydatki bieżące 408 milionów i majątkowe 60 milionów. Nadwyżka wyniosła 25 milionów złotych. Po stronie dochodów należy zaliczyć dochody własne, subwencje z budżetu państwa, dotacje celowe na zadania własne i dotacje celowe na zadania zlecone. Z kolei po stronie wydatków znalazły się rodzenia i pochodne, dotacje z budżetu, wydatki na obsługę długu, wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne. Podatki i opłaty są traktowane przez mieszkańców jako ciężar, który muszą ponosić, jednak są one jednym z podstawowych źródeł dochodowych. Od kilku lat staramy się podnosić poszczególne stawki podatków i opłat systematycznie o niewielki wskaźnik, by Grudziądzanie nie odczuwali zbyt drastycznych podwyżek. W skali roku z tego tytułu wpłynęło ponad 71 milionów złotych. Środki te przeznaczamy m.in. na realizację inwestycji czy zabezpieczenie wkładów własnych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Dodam, że zgodnie z prawem na wnioski podatników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, stosujemy umorzenie zaległości podatkowych, rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu płatności. Z kolei udział w podatkach z budżetu państwa, czyli podatku od osób fizycznych i osób prawnych na koniec 2015 roku wyniósł 80,6 miliona złotych. Wysokość tej kwoty naliczana jest w oparciu o ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dochody majątkowe natomiast zostały zrealizowane na poziomie 5,5 miliona złotych. W ubiegłym roku ogłosiliśmy 203 przetargi na sprzedaż miejskich nieruchomości. 19 z nich zakończyło się pozytywnie, co dało ponad 4,7 miliona złotych dochodów. Do budżetu miasta co roku wpływają również subwencje i dotacje. Ta pierwsza pozycja zrealizowana na poziomie 149 milionów złotych, a druga wyniosła ponad 143 miliony złotych. Spośród dotacji celowych należy wyróżnić te na realizację zadań własnych bieżących, jak również inwestycyjnych oraz zadań zleconych. Wzrost o około 1 miliona złotych w porównaniu do wykonania na 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2015 roku w pozycji dotacje z budżetu miasta wynika przede wszystkim ze wzrostu dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne. Dotacja ustalana jest na mocy ustawy o systemie oświaty, a jej wysokość wynika z wydatków bieżących ponoszonych w placówkach publicznych lub kwoty przewidzianej na jednego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej oraz naboru uczniów do placówek niepublicznych. W analogicznym okresie wydatki na wynagrodzenia i pochodne wzrosły o 1,5 miliona złotych. To skutek wzrostu minimalnego wynagrodzenia, jak i obligatoryjnych podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli oraz regulacji płac wynikających z awansu zawodowego nauczycieli. Analiza struktury wykonania dochodów wykazuje jednoznacznie, że najważniejszymi pozycjami dochodów są transfery z budżetu państwa i dotacje, które stanowią blisko 76% wszystkich dochodów miasta. Jedynie 24% dochodów budżetu to wynik samodzielności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego. Podejmowane przeze mnie działania w zakresie polityki finansowej miasta w 2015 roku koncentrowały się na zapewnieniu odpowiedniego poziomu środków finansowych na realizację zadań
ujętych w budżecie miasta oraz na utrzymanie wskaźnika obsługi długu na bezpiecznym poziomie. Poziom zadłużenia mieści się w granicach określonych ustawą o finansach publicznych i jest pod pełną kontrolą. Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych na 31 grudnia 2015 roku wynosiło 209 milionów złotych i jest niższe o ponad 31 milionów złotych w porównaniu z 2014 rokiem. W ubiegłym roku, zgodnie z przyjętym harmonogramem, dokonaliśmy wykupu obligacji na kwotę ponad 30 milionów złotych. Ponadto nie wyemitowaliśmy, choć pierwotnie była taka możliwość, obligacji o wartości 16 złotych, a tylko dokonaliśmy przesunięć na rok 2016 wykupu wyemitowanych w 2013 obligacji na kwotę 12 milionów złotych. Na koszt obsługi naszego długu składa się stała marża oraz zmienna stawka bazowa WIBOR. W ciągu 2015 roku WIBOR 1M i WIBOR 6M zostały obniżone. Ich niższy poziom oraz spłata ponad 31 milionów złotych zadłużenia pozwoliły na obniżenie kosztów obsługi długu o około 1,5 miliona złotych w skali roku. Szanowni Państwo, przygotowując coroczny plan dochodów i wydatków, przede wszystkim kierujemy się rachunkiem ekonomicznym. Niezwykle ważny jest również szeroko pojmowany interes społeczny. Gospodarne i oszczędne zarządzanie majątkiem samorządowym umożliwia nam wykonanie wszystkich zadań nałożonych na gminę miasto Grudziądz z mocy ustawy oraz systematyczną poprawę komfortu życia mieszkańców poprzez inwestycje w infrastrukturę, a także zapewnienie dostępu m.in. do instytucji kultury i sportu. Wysiłek, który podejmowaliśmy w tym zakresie, znalazł odzwierciedlenie w budżecie miasta. Jednostki samorządu terytorialnego ponoszą odpowiedzialność za oświatę i politykę społeczną. Dwa niezwykle drogie filary demokratycznego państwa. Nie inaczej jest w Grudziądzu. Największymi sferami aktywności miasta określanymi poprzez wartość wydatków na oświatę i edukację stanowiące 45% sumy wydatków bieżących. Drugą sferą wydatków jest polityka społeczna, około 36% wydatków bieżących. Na kolejnym dopiero jest szeroko pojmowana gospodarka i infrastruktura komunalna, blisko 15% oraz pozostała działalność około 6%. W roku 2015 zrealizowaliśmy w naszym mieście kilkadziesiąt zadań inwestycyjnych. Od tych dużych o wartości przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych do takich o wartości kilku tysięcy złotych. Wśród nich znalazła się m.in. modernizacja sieci tramwajowej, renowacja parku miejskiego, tzw. pierwsze wyposażenie szpitala, wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przebudowa ulicy Sobieskiego, wymiana pokrycia dachu oraz naprawa elewacji budynku głównego muzeum, budowa zadoszenia trybuny głównej na stadionie Olimpia oraz wykonanie oświetlenia i modernizacja stadionu Żużlowego, przebudowa ulicy Zamkowej i modernizacja ciągów pieszych na Górze Zamkowej, modernizacja basenów odkrytych w Tarnie, rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie lasu komunalnego, zakup samochodów pożarniczych, modernizacja bazy kształcenia celem polepszenia jakości praktycznej nauki zawodów rolniczych w zespole szkół rolniczych, termomodernizacja budynków domu pomocy społecznej przy ulicy Armii Krajowej, rozbudowa bazy Centrum Edukacji Ekologicznej, likwidacja niskiej emisji na terenie miasta, budowa oświetlenia ulicznego, dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców w zakresie usuwania azbestu, likwidacja zbiorników bezodpływowych oraz zmiany systemu ogrzewania, czy chociażby renowacja niemieckich fontanny w parku miejskim. Nie ograniczamy się do zadań inwestycyjnych. Równie ważną sferą jest finansowanie zadań związanych z działalnością instytucji kultury, funkcjonowaniem komunikacji miejskiej,
utrzymaniem infrastruktury przystankowej, letnim i zimowym utrzymaniem dróg, utrzymaniem miejskich instytucji, zieleni na miejskich terenach, zapewnieniem dostępu do świadczeń z pomocy społecznej czy pomocy dla dzieci w ramach Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego, wspieranie seniorów poprzez Dom Pomocy Społecznej i Dom Dziennego Pobytu oraz dla osób niepełnosprawnych dzięki działalności warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowego domu samopomocy. Warto również podkreślić, że w 2015 roku na realizację zadań publicznych ogłosiliśmy 19 otwartych konkursów ofert, realizując 142 zadania, które zleciliśmy 51 organizacjom pozarządowym i innym podmiotom. Na ten cel przekazaliśmy z budżetu miasta dotacje w wysokości 7,7 miliona złotych. Należy także pamiętać o 22 projektach zrealizowanych w ramach budżetu obywatelskiego. Ich łączna wartość wyniosła około 1,9 miliona złotych. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców zmodernizowano boiska, powstały place zabaw, siłownia plenerowa, miasteczko ruchu, wyposażono także planetarium i obserwatorium w nowy sprzęt. Właśnie dzięki inwestycjom, projektom, wspieraniu organizacji pozarządowych oraz organizowaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych budujemy markę naszego miasta. Wszystkie zadania staramy się realizować z najwyższą starannością. Ze szczególną dbałością o jakość usług publicznych, nie ponosząc przy tym nadmiernych kosztów. W ubiegłym roku Grudziądzki Samorząd znalazł się na pierwszym miejscu rankingu wspólnoty, jeżeli chodzi o obciążanie kosztami administracyjnymi mieszkańców pośród wszystkich miast na prawach powiatu. To obciążenie wynosiło 214 zł 55 groszy na jednego mieszkańca. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Mieszkańcy Grudziądza. Pragnę zapewnić Państwa, że w naszym mieście przestrzegamy dyscypliny finansów publicznych, a ja stoję na straży właściwego wydatkowania pieniędzy publicznych. Spłata zobowiązań następuje terminowo, a wszystkie inne wskaźniki z ustawy o finansach publicznych są na tak, co wskazuje na właściwy kierunek, drogę, którą zmierzamy w kierunku rozwoju gminy miasta Grudziądz oraz na dobrą i rzetelną pracę całego zespołu ludzi, pracowników urzędu i podległych jednostek organizacyjnych gminy. Podsumowując moje wystąpienie, raz jeszcze zwracam się do wszystkich radnych o udzielenie mi absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2015. Absolutorium to instytucja oparta na legalnym, rzetelnym, gospodarnym, celowym i oszczędnym wykonywaniu wydatków, na co dowodem jest przedstawione Państwu sprawozdanie z wykonania budżetu za ubiegły rok. Proszę Państwa, by za chwilę, gdy decydować będziecie, czy głosować za udzieleniem absolutorium, czy też nie, skupili się Państwo na merytoryce i odnieśli do faktów związanych z wykonywaniem budżetu. Moją rolą jest zapewnienie właściwego funkcjonowania miasta oraz wskazanie kierunków jego rozwoju. Zarządzanie miastem to wielka odpowiedzialność, ale to także dla mnie od blisko 10 lat lekcja szacunku i pokory w odniesieniu do tych, którzy to miasto współtworzą. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy swoją codzienną pracą służą mieszkańcom Grudziądza. Jestem głęboko przekonany, że zarówno ja, jak i Państwo radni myślicie o naszym mieście i Grudziądzanach jako wspólnocie celów, które razem jesteśmy w stanie osiągnąć. Dziękuję Państwu za uwagę.